W każdym z nas żyją dwa wilki. Jeden, który chce już wakacji, a drugi wie, że jest dopiero kwiecień. Ale skoro jest kwiecień, to możemy również do Was przyjechać z nowym unboxingiem. Zapraszamy! W dzisiejszym unboxingu będzie sporo smart home. To dobrze, bo ostatnio były różne dziwne sprzęty, ale niekoniecznie bardzo dużo smart home. Teraz będzie bardzo mocno, bo zaczynamy od lewej. Po lewej mam nowego Homey Bridge. Jeżeli pamiętacie taką kulkę, którą recenzowałem, oj kurczę, już chyba z półtorej roku temu, to oto jej następca, czyli nowa bramka Homey, która się komunikuje ze wszystkim. W każdym razie tak ma być. Następnie mamy kamerę. Mamy kamerę Tivona, to jest kamera do monitorowania naszych dzieci. Do lat w sumie nie mówią ile, ale myślę, że jeżeli będziecie monitorować 40-letnie dzieci, mogą mieć pewne obiekcje. Więc raczej do tych mniejszych. Dalej mamy telefon Realme. Realme C55, który tutaj jest w mych rękach. Następnie mamy gniazdko. Mamy gniazdko Trusta. Powiem szczerze, że nie dostałem go specjalnie od Trusta, ale dostałem trochę sprzętów do testowania tego Homey. Nie będę Wam pokazywał tych, które już były, ale jeżeli coś jest nowego, to postawiłem w tym miejscu. Również coś nowego to jest właśnie żarówka Tratwi LED. Taka specyficzna, inteligentna, ale trochę pokręcona. Więc zobaczymy, jak będzie się prezentować. Dalej mamy Yale, czyli Smart Cabinet Lock. To jest taki zameczek do szafki, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu na przykład do naszej kolekcji modeli Ferrari, albo cokolwiek sobie wymyślimy. I 70mi. 70mi, czyli najnowsza kamera. Tutaj możecie ją zobaczyć w takim pięknym zestawie. A ja za chwilę będę ją odpakowywał, będę pokazał, co się znajduje w środku i lecimy z unboxingiem. Schował się, ale niedaleko, więc go znalazłem jeszcze dzisiaj w unboxingu Mio C580. Żeby nie było żadnych alegacji politycznych, zaczęliśmy od lewej, więc teraz idziemy od prawej. A z prawej strony był 70mi. 70mi, najnowsza kamera, która wygląda zgoła dziwacznie, tak jak na nią pierwszy raz widzę, ale nie jestem mocno zaciekawiony tym, jak będzie wyglądała. 70mi Dashcam Omni. Tutaj co mi się pierwsze od razu rzuca w oczy, kiedy mam to pudełko, to bardzo duża ilość naklejek. Czyli tutaj mamy o tym, żeby na samym początku nie używać tej kamery, tylko ją najpierw zaktualizować. Ciekawa naklejka. A tutaj jest naklejka informująca nas o tym, że dostaliśmy to z oficjalnej dystrybucji 70mi. Możecie się przy okazji dowiedzieć, skąd ja to mam, bo dostałem to na testy właśnie z tej oficjalnej dystrybucji. Ale mamy tutaj instrukcję w języku polskim. Jest bardzo fajnie, profesjonalnie naklejone. A z drugiej strony mamy 70mi 4G Hardware Kit, więc podejrzewam, że to będzie zestaw do podpięcia do akumulatora, żeby był tryb parkingowy. To co, może jeszcze dwa słówka o samym opakowaniu. Zerknijmy sobie. Mamy srebrno-czarne z dużym napisem Future, View into Future i taki napis PL. Więc wygląda futurystycznie. Chyba tak można powiedzieć. Trochę tak jak były pudełka, nie wiem, początek lat 2000. Nie? I tam właśnie było takie Future, Future, Future. 70mi teraz też z tym uderza. Chce nam pokazać, że będzie coś nowego, coś innego. Więc na pewno mnie tym zaciekawi. A co mamy z tyłu? To tak, po pierwsze nagrywanie jest 360 stopni, więc to mnie mocno intryguje. Nie tylko nagrywamy to, co się dzieje przed naszym autem, ale podejrzewam, że również w środku albo wszystko dookoła auta. Zobaczymy. Mamy motion tracking, czyli mamy wykrywanie ruchu. Mamy super night vision, czyli ma bardzo dobrze widzieć w nocy. Mamy full featured parking mode, czyli to jest to, do czego będzie ten zestaw. Podejrzewam i built-in voice assistance i mamy Kubusia Puchatka. Tak trochę wygląda, to jest firma z Chin, to chyba podpadli. Ale no cóż. Dobra, otwieramy i patrzymy. Wyciągam. Wow! Hello, I'm Max. Nie, to nie jest Kubuś Puchatek, ale jest to jakiś niedźwiadek mały. I mamy najbardziej dziwaczną kamerę, jaką w życiu widziałem. Nie za bardzo, jak to... Okej, to ściągam. Jaka... Nie powiem tego słowa na wizji, ale może domyślacie się, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ona jest jak nasza polska flaga. To jest prawdziwie polska kamerka. No dobra, tutaj pewnie przyklejamy. Tu jak to ściągnę, to ona się, podejrzewam, włączy? Nie. No, a czym to polega? A, czyli tutaj ją mogę tak ustawić. No i ona, podejrzewam, nagrywa również to, co się dzieje w środku, czyli jeżeli
Powiedzmy, jesteśmy taksówkarzem albo jeździmy na Uberze, to może być dobry pomysł. Z tej strony widzę, że ma wyświetlacz niewielki. Naprawdę jest to intrygująca kamera. Tutaj jest naklejka też. Podejrzewam, że to jest wszystko do montażu. Zaraz do niej wrócę. Patrzę, co jeszcze się znajduje w pudełku, które tak wygląda. Otwieramy ten element. 70mai zawsze lubił robić ładne, fajne pudełka. To im się nie zmieniło. 70mai Dashcam Omni. Tutaj mamy chyba kable do zasilania. Dobra. Wtyczka, taka typowa, jaka we wszystkich innych kamerach od 70mai. I dosyć długi kabel USB do USB-C, czyli ona tak jest z boku zasilana USB-C. Koniec z mikro USB, fajnie. No i łopatka do, no, łopatka do podważenia pod sufitki. Tu byśmy mogli ładnie schować nasz kabel, ale to nie wszystko. Bo tu jeszcze ładnie schowana jest instrukcja. Oho, mamy jedną zapasową naklejkę. Mamy zestaw dwóch naklejek, które naklejamy na szybę, żeby nie przyklejać bezpośrednio do szyby. Mamy instrukcję w języku angielskim, z tego co widzę, ale nie tylko, bo też po polsku. Montaż, wybór pozycji montażu. Dobra. 70mai zawsze robi fajne te pudełka, zawsze wie, jak to ładnie spakować i tym razem nie jest inaczej. Nawet to w dotyku jest bardzo przyjemne, bo to nie jest taki typowy plastik, bardziej jakby był pokryty jakimś materiałem, tak chyba bym to powiedział. No i zobaczmy ten hardware kit, czyli zestaw do podpięcia trybu parkingowego. Dobrze, dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Okej. Dobra. To mnie intryguje. Ma przycisk. No to wygląda centralnie na ten zestaw, który podpinamy do skrzynki z bezpiecznikami. Na 100%, a to jakoś musi się łączyć ze sobą. Chyba w ten sposób, podejrzewam. No, ciekawie to wygląda, musiałbym potestować. Tutaj mamy dosyć długi kabel USB-C do USB-C. Możliwe, że do kamerki tylnej. Gdybyśmy mieli taką w zestawie, no tu akurat ja nie dostałem. Gdzie w sumie, czy jest przy nim sens tylnej kamerki, jak on jest 360 stopni? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, najbardziej nietypowa kamera, jaką widziałem już od jakiegoś dłuższego czasu. Tu jeszcze w tym zestawie hardware'owym była jeszcze instrukcja. To może, żeby pokazać Wam wszystko, wszystko, wszystko. Bardzo mocno to pozaklejali. Ciężko się to wyciąga, bez rozrywania całkowicie. No ty w życiu, no to wygląda jak ten element do wyciągania kart SIM. A tu jest instrukcja, jak zamontować hardware kit, już bez języka polskiego, ale jest w języku angielskim. Nie. Okej. Okay. Ten element montujemy na desce rozdzielczej za kierownicą i dopiero później idzie kabel bezpośrednio do kamery. To jest Fusebox. To czym jest Fusebox? Zaintrygowali mnie, zaciekawili mnie. Kamera na pewno wyląduje w którymś z samochodów i będziemy to testować. Wydaje mi się, że następna była żarówka IKEA. Jak nie, to wybaczcie, ale ją właśnie biorę. Tratwi LED 250 lumenów. Wersja Wi-Fi. Taka, no, żaróweczka intrygująca. Pewnie tutaj nie będzie jakaś super długa recenzja. Jak świeci i da się zmieniać w aplikacji, to znaczy, że działa. Ale wyjmijmy ją. Zobaczmy, jak wygląda.
Dawno nic nie brałem z IKEA. Bardzo dawno w ogóle nie byłem w IKEA. O, proszę. Tak się prezentuje sama żaróweczka. Jak będzie świecić, to już pokażemy w recenzji. No, na tyle, ile tutaj widzę, to jest ładna. A w zestawie mamy jeszcze instrukcję obsługi. Tutaj musimy ją sparować z filocikiem, którego w zestawie nie ma, więc musicie pamiętać, żeby mieć taki pilot w zestawie. Mamy jeszcze dodatkową jakieś pewnie kwestie związane z gwarancją, z zabezpieczeniami i tak dalej, żeby jej nie zjeść. Podejrzewam, że głównie o to chodzi. I to w sumie tyle. Prosto. Żaróweczka, trzeci pilot, a ja lecę dalej. Numer 3 to Yale Smart Cabinet Lock, czyli taki zamyczek do naszej szuflady. Najprościej. Takie, żeby ludzie nam tam nie grzebali, a jeżeli my chcemy sobie ją otworzyć, to sobie otworzymy z aplikacji i proszę się od niej odczepić i od jej zawartości. Co mamy tutaj na samym pudełku? Informacja, że jest wsparcie dla Apple HomeKit i Alexy, czyli asystenta Google Home. Dziwnie tak teraz pokazuje Works with... No ale dobra, niemniej jednak. Mamy trochę podstawowych informacji w 1, 2, 3, 4, 5 językach polskiego brak. Że jest sterowanie aplikacją, że jest łatwe do instalacji, że jest Emergency Escape Button with LED, czyli jest jakiś przycisk, który pozwoli nam uciec. No i że się automatycznie sam zamyka. A ja sobie otwieram i patrzę. U góry instrukcja, welcome. Ponownie 5 języków, ale akurat polskiego brak. O, i sam Smart Cabinet Lock, proszę. Tak wygląda. Intrygująco. Widzę, że jest kod HomeKitowy. Tu jest ten przycisk ucieczki. I uciekłem. Co my tutaj mamy jeszcze? Zobaczmy. Takiego urządzonka nie widziałem. Tu jest widzę bateria, która go zasila. Dobra. No taki sześcian z dziurą. Może dalej sięgnę i coś się wyjaśni bardziej. Ok, tutaj mamy kartonik, który każe nam Front of Smart Cabinet Lock. Proszę tutaj zgiąć. Zegnę. Proszę tutaj zgiąć. Zegnę. Proszę tutaj zgiąć i proszę tutaj zgiąć. O, tak. Tak. Chyba potrzebuję tego instrukcji. A co nie pudełko? Installation hardware and battery. Czy tam jest bateria w środku? Że zapasowa. No. Teraz jakoś tak jaśniej. Aczkolwiek jest dużo elementów. Bardzo dużo elementów. Ale oni tutaj tego nawrzucali. Jak was tam nie było? Jakbym otwierał malucha z klaunami. Po prostu wypadają. Dobra. Zatem, jak jasno widać, od razu wiadomo, jak się to składa, prawda? Gdzie jest instrukcja? Okej. Okay. Dobra, to zapiszę. Ściągnij aplikację dla instrukcji. Powiem wam tak. Przyda się. Nie mam bladego pojęcia, jak to działa. Może... O, czy ty wchodzisz tu? O! Proszę. Proszę. To jakoś do tego służy. To pewnie też. Świeci się. Pięknie. To też. Czy tak bardziej? Tak? Śmak? Nie wiem. Ale na pewno coś w tym zamknę, czego później nie będę w stanie otworzyć. Taki jest mój plan. A ja lecę dalej. Teraz kolejny sprzęt, który dostaliśmy razem z HomeBridge'em, który zostaje jako wisienka na torcie, do tego, żeby pokazać, że HomeBridge komunikuje się ze wszystkim, łącznie z Trustem. Więc mamy inteligentne gniazdko Trusta, Compact Socket Switch, takie gniazdko, które chyba możecie dostać w każdym markecie po prostu już w dzisiejszych czasach. Chciałem powiedzieć elektronicznym, ale chyba po prostu. Mam wrażenie, że wkrótce te gniazdka będą sprzedawać nawet w Żabce. A może do hot doga chce pan żarówkę? No, w sumie, czemu by nie? Ale otwieramy. Otwieramy i patrzymy. Pudełko to takie
typowe, tekturowe, kolorowe. Nie wiem, co więcej o nim mogę powiedzieć. Nie, jakoś design nie jest jakiś super, bardziej pokazujący na to, że to jest sprzęt budżetowy. W środku wytłoczka z jajek, które jest gniazdko, oraz troszkę makulatury, a w makulaturze jest instrukcja pokazująca nam, chociaż w sumie to nie jest bardziej instrukcja, to jest chyba bardziej, tak, to jest przekrój sprzętów, które robi Trust, inteligentnych. Dobra, dalej mamy karteczkę w dziwnym języku, to jest holenderski, dobra, tu jest po angielsku. Żebyśmy napisali recenzję, jak nam się spodoba, informacje prawne i instrukcja w wielu językach. Czy jest język polski? Jest niemiecki, jest francuski, jest dużo języków, więc podejrzewam, że polski też będzie. Jest ukraiński. Teraz muszę sprawdzić. Jest polski. Dobra. I samo gniazdko. Z kategorii mniejszych nawet nie ma przycisku do włączenia. Takiego ręcznego, którego zresztą powiem szczerze, że nigdy nie używam. Wszystkie gniazdka to mają, nigdy tego nie używam. No dzięki temu może jest troszkę mniejsze, bardzo minimalistyczne, podoba mi się. Bo może będzie nawet w przyszłości jakiś taki czas, że będziemy mogli, jak jest listwa, kilka włożyć obok siebie, a nie mieć. Także jak jedno wkładasz, to z lewej, z prawej jest kompletnie pełno i nie da się nic włożyć. On jest naprawdę minimalistyczny, więc fajnie. Teraz zrobił fajne mini gniazdko, a ja lecę dalej. Cóż to byłby za unboxing, gdyby nie było w nim Realme. Realme tworzy bardzo dużo telefonów, a my możemy je testować, więc się z tego powodu cieszymy. Realme C55 w typowej kolorystyce Realme, czyli żółto-czarny. Podoba mi się tak, jak który to był GTNO 3T, chyba też miał taką mocną kolorystykę, a fajny był. Co mamy z tyłu, bo z przodu jest tylko nazwa. Z tyłu mamy informację o tym, że mamy 64 megapikseli w kamerze i AI, czyli będzie wspierana software'owo, żeby nas pewnie troszeczkę upiększyć. Bateria 5000 mAh, wyświetlacz 6,72 cala i 90 Hz, czyli nie jest to 120, Full HD+, super chargeowanie 33 W, czyli szybkie, nie ekstra szybkie. Jest bardzo cienki, niecałe 8 mm i ma MediaTek Helio G88, jeżeli chodzi o procka. A ja trzymam w ręku wersję 8 GB RAM-u, 256 GB pamięci. Otwieramy. Proszę. Dalej jest ta ładna kolorystyka. Żółty z czarnym. Hello, welcome to Realme Family. Za chwilę przejdziemy do telefonu. Najpierw otworzymy sobie tutaj. Pokazuję, że tutaj jest ten knefel do kart SIM, a ja przy okazji powiem Wam, że w ostatnim tygodniu wymieniłem telefony i pierwszy raz nie mam żadnej karty SIM. Same eSIMy, więc cieszę się. Fajne czasy. Nie lubię nic, co jest fizyczne. A tutaj znajdziemy instrukcję, quick guide dla naszego telefonu, drugą instrukcję, safety guide. A tutaj jest ten element do kart SIM, w pewnym momencie już nie będzie potrzebny. I case'ik przezroczysty. Za coś takiego zapłaciłem prawie 100 w zeszłym tygodniu, bo one mojego nie dawali. Więc plus dla Realme, że wychodzą naprzeciwko konsumentów. A tutaj wyciągam już telefon. Ja mam specjalnego knefla z dołu, żebyśmy mogli zobaczyć, jak go wyciągam. Do tego zaraz przejdziemy. A teraz sam telefon. Ale on ma oczy. Ja cię kręcę. To się nazywa konkretny aparat. Jezusie! Jakie to jest ogromne! Okej, nigdy nie widziałem. Czy to wygląda, jakby wyjęli to z tabletu? Nigdy nie widziałem tak gigantycznej gigantycznego obiektywu. Wow, jestem po prostu zaskoczony. Okej. Poza tym telefon jest bardzo leciutki. Naprawdę jest super lekki, duży. Czuć, że to jest prawie 7 cali. Od dołu mamy zasilanie USB-C. Głośnik, wejście na jacka. Z przodu tutaj jest kamerka z wycięciem. Od razu już na niego nałożyli szybkę. To też jest plus. Czemu wszyscy tak nie robią? Nie wiem. Przycisk uruchomienia, zmiany głośności. A tu jest wejście na kartę SIM, więc jeszcze co? Może go odpalimy. Zaraz się nam Android uruchomi. Intrygują mnie testy aparatu tego potwora. Tak naprawdę, tak wielkiego jeszcze nie widziałem. Okej. Pojawia się logo. Jest mimo wszystko pierwsze uruchomienie, więc zawsze chwilkę dłużej trwa.
ty ten. To szkiełko ma wcięcie w tym miejscu. Ciekawe dlaczego. Dobra. I tak wygląda powierzchnia robocza. Duża. Duża. A ja jeszcze zerkam, co znajdziemy dalej. Kabel. USB zwykłe do USB-C, czyli jeszcze nie USB-C, USB-C. No i zasilacz te 33 W, czyli naprawdę duży. Nie największy, jaki widziałem, ale zdecydowanie bardzo duży. Dobra. Realme znowu szokuje. A czy będzie to pozytywny szok? Zobaczymy w trakcie recenzji. Następna w kolejce jest kamera. Jest to kamera monitorująca nasze dzieci i kamera od Anke. Kamera od Anke mieliśmy bardzo dużo, ale głównie były to kamery zewnętrzne, a teraz proszę, taki zestawik dla naszego brznąca. A co widzimy, zanim otworzymy pudełko? Po pierwsze widzimy już samą kamerkę wraz z wyświetlaczem, jak powinny wyglądać. Tivona. Mamy informację o Anke Smart Home. Bardzo dużo sprzętów mieliśmy, więc potwierdzam, że sporo tego jest. Po drugiej stronie znajdziemy podstawowe informacje, czyli że wyświetlacz sam się wyłącza, że mamy 20 feet sound pickup, czyli głośność jest do 20 stóp. Nie pytajcie mi, ile to jest metrów albo centymetrów. Inteligentne alertowanie. Long range data transmission, czyli nasza kamerka może być daleko od wyświetlacza. Quick and easy setup, multi-language. Dobra. I co tu jeszcze? Podstawowe informacje. HD 720p, czy mamy tutaj tylko HD. Mamy zooma 1,5 i 2 razy. No i możemy sobie puszczać różne kołysanki dla naszego dziecka. A poza tym jeszcze jest sporo informacji, które raczej pokażę w samej recenzji. No to otwieramy i patrzymy. Dobra. O, okej. Okay. Tak się prezentuje w środku. Na samym początku mamy user manual. Dobra. O, łatwiej. O wiele łatwiej niż to było przed chwilą z Cementimaniem. Instrukcja. Instrukcja cała w języku angielskim, ale bardzo... Nie, długa, ale nie tylko w angielskim. Mamy jeszcze francuski. I to w sumie tyle. Angielski, francuski, tak? Czy tu jeszcze jest jakiś język? I niemiecki. Angielski, niemiecki, francuski. Zacznijmy od kamery. Mocno siedzi. Ale się udało. Typowa kamera z ogonkiem, tak ja nazywam, czyli z antenką do wzmocnienia sygnału, a nawet z dwiema, jak możecie zobaczyć. 360, tak podejrzewam. Góra, dół również. Tutaj mamy pewnie wejście na kartę microSD. Zawsze jest tutaj, ale chyba nie jednak. To jest może przycisk? Ciekawe. Nie jestem w stanie tutaj nic wsadzić. Ewentualnie wykorzystali jakoś jedną z kamer i to zasklepili plastikiem, żeby nie budować zbyt wiele podobnych modułów. Zasilanie USB-C. Mogę dojrzeć i jest również sposób chyba montaży do góry nogami, czyli można to podwiesić do sufitu. A sam wyświetlacz? No tam jest dalej sporo rzeczy. Dobra, wyświetlacz jest ładny, czarno-biały, podoba mi się. Mamy antenkę, mamy możliwość postawienia go. Dobra. Sama powierzchnia robocza ekranu jest całkiem duża. Tutaj mógłbym sobie ściągnąć zabezpieczenie, żeby widzieć, jak bardzo się mieni. Ładny jest, bardzo jest ładny. Chyba najładniejszy ze wszystkich, jakie miałem w ręku. Sterowanie podejrzewam samą kamerą. 1-2 to jest... Obstawiam, że przełączanie pomiędzy kamerami, gdybyśmy dokupili drugą. Mikrofon, menu opcji i możliwość ściszenia albo podgłośnienia, tak bym obstawiał. Zasilanie mamy w nim po USB-C, więc nowocześnie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz. A co jeszcze znajdziemy w opakowaniu? O! Proszę. Nie wiem, czy to było aż na to. Idealnie druga strona jak Apple, nie? Apple nam nic nie daje, a Anke daje nam nawet nie wiem, czy nie za dużo. Mamy dwa kable USB do USB-C do ładowania. Krótszy i dłuższy. A, dobra, ten będzie do ładowania kamery na stałe, żeby było podłączone, a ten, żeby móc sobie doładowywać raczej nasz monitor, chyba że też go gdzieś postawimy na stałe. No ale jest cały zestaw razem z wtyczkami.
I to wszystko, ale no fajnie, chyba najładniejszy baby monitor, jaki miałem dotychczas w ręku. Kolejna kamera samochodowa, tym razem jest to Mio. Mio C580 w takim pudełku typowym od Mio. Na samym początku tutaj z przodu widać jakby dwie kamery, ale nie mylcie się, to nie jest, nie oznacza, że ta kamera ma przód i tył, tylko że to jest jedna kamera z przodu i z tyłu. Tak ją pokazują, a z tyłu mogę zobaczyć HDR+, jeżeli chodzi o funkcję nagrywanie w 1080p 60 klatek na sekundę, możliwość podłączenia wielu kamer, czyli podejrzewam przód i tył, tryb parkingowy, to jest chyba z takich głównych informacji. No co? To ja otwieram. I patrzę. Widzę tutaj, że ma Starvisa odsłaniacza na pokładzie. Czyk. Sama kamera na początku nam się kłania. Już tak wygląda kamerka. All glass lens, czyli na wszystkie szyby się nadaje, ma night vision. Ładowanie micro USB niestety, z tego co widzę, i taki mały wyświetlacz. A z boku mamy cztery przyciski, w czym chyba ten jest od takiego nagrywania, gdy coś się nagle stanie. I wejście na kartę micro SD od dołu. A dalej patrząc, mamy dużo elementów. Uchwyt. To przyklejamy do szyby. To dajemy na kamerkę. Zapasowa naklejka, gdybyśmy coś z tamtą zrobili. Oraz kabel zasilający. Ale nie wiem, dlaczego mimo w dalszym ciągu łączy to w jedno, a nie robi dedykowaną wtyczkę, więc zabiera Wam to Wasz prawdopodobnie jedyny slot i trzeba wtedy mieć przedłużacz. A gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak będzie wyglądać, no to tak, z kabelkiem. Oto i kolejna, ops, przepraszam, kolejna kamera, a z makulatury, co znajdziemy? Quick Start Guide, czyli instrukcja obsługi. Mam nadzieję, że po polsku również. Jest po polsku również. Dobrze. Gwarancja i rozszerzona gwarancja. Kamera Mio C580. Jeszcze jedna rzecz, której nie zauważyłem przy okazji. To. Podejrzewam, to jest to naklejka na szybę, tak, żebyśmy nie musieli przyklejać tego bezpośrednio na szybę, tylko żebyśmy naklejali to na taką naklejeczkę. Więc jeszcze też ją znajdziemy. Zwróćcie uwagę, była na samym dnie. Jest przezroczysta, więc dlatego mi umknęła. A na koniec czas na najbardziej chyba sprzęt smart home dzisiaj, czyli Homey Bridge. Bramkę inteligentną, która jest w stanie się łączyć z Wi-Fi, Bluetoothem, Zigbee, Z-Wave'em. Podejrzewam, że tu Matter wrzucą, Freda, wszystko tutaj wrzucą, co się da. Tak obstawiam, czyli nowa bramka Homey. Taka, która ma się łączyć ze wszystkim. Miałem już Homey Bridge'a pierwszej generacji. Ten jest najnowszy, niedawno pokazany, ładny na opakowaniu. Opakowanie jest minimalistyczne. Z tyłu mamy tak naprawdę aplikację i trochę opis taki marketingowy. Nie ma tutaj przesytu informacji. A ja już podchodzę i go otwieram. Welcome home. Quick Start Guide. Krótka instrukcja. Fajnie pokazany kod QR. Podoba mi się z tyłu. Dobra. Instrukcja dopracowana. Widzę, że ktoś długo na nią siedział. Tak się prezentuje bramka, która jest w pudełku. A tak, jak ją wyciągniemy. Bramka bardzo ładna. To logo fajnie tutaj wygląda. Strasznie minimalistyczne, ale bardzo mi się podoba. Serio, micro USB. Wszystko tak pięknie. Gdyby tylko jeszcze ten jeden mały element. No ale cóż, wsadzili, nic z tym nie zrobimy. Widzę, że kurz się mocno na nim osiada, więc pewnie trzeba będzie go przecierać, ale jest śliczny, jeżeli chodzi o wygląd.
tutaj nawet miał zabezpieczenie od dołu. Kabel USB do micro USB, nie wiem dlaczego. A Home jest tam, firmę bardzo dobrze z nimi żyje, więc pytam się, czemu postąpili w ten sposób. I bardzo krótka wtyczka, chyba tak to mógł ją nazwać. Jego recenzja na pewno będzie wkrótce na Smart Me, tak jak wspomniałem. To jest bramka, która powinna zastąpić wszystkie bramki w waszym domu. Taka jest jej idea, a widzicie również, że jest bardzo ładna. Wcześniejsza wyglądała jak ten stworek z Autostopem przez Galaktykę. Tutaj już poszło bardziej stonowanie, bardziej nowocześnie, ale fajniej dopracowanie. I to jest ostatni sprzęt na ten unboxing, ale nie będzie to ostatni unboxing. Ja serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy film. Jak zawsze lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie nasz kanał. No i czekajcie na recenzję wszystkiego tego, co dzisiaj na moim stole wylądowało.